Moi drodzy, tutaj dotarłem do takiego dokumentu, który jest datowany na 24 maja, czyli w sumie całkiem świeża sprawa. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku, moi drodzy. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Dochodzone są od Amadeusza pieniążki za podatek niezapłacony, kochani, na kwotę 127 790 zł. No to jak, Amadeusz, kupisz sobie to Ferrari czy to Lambo? Chyba no najpierw muszę zapłacić podatek, no ale może... Sorry, taki mamy klimat. Mój drogi, powiedz mi, czy nie jest ci wstyd w ogóle takie rzeczy pierdolić w internecie, opowiadać, jaki to nie kupisz samochód, ubierać się w mega markowe ciuchy? Dzisiaj wyśmiałeś mnie, wyśmiałeś dzisiaj na nagrywkach do trailera to, jak byłem ubrany. Miałem zwykły czarny t-shirt, miałem zwykłe czarne jeansy, jakieś tam buty i wyśmiałeś się. Ha, jak ty przyszedłeś ubrany, to oczywiście byłeś cały odjebany chyba w Gucci. Nie jest ci wstyd, stary? Naprawdę nie jest wstyd tutaj przed tymi ludźmi? Kogo ty siebie zgrywasz, chłopie? A jeszcze dalej mieszkasz z rodzicami, czy już chociaż wynajmujesz jakieś swoje? Czy wynajmujesz chociaż mieszkanie, he? Bo pewnie swojego jeszcze nie masz, no skoro tyle masz Urzędowi Skarbowemu, to raczej by ci nie pozwolili kupić sobie na siebie mieszkania, przynajmniej, stary, naprawdę, to jest... Szkoda gadać. Ja w ogóle nagrywam to wideo po to, żeby was uświadomić, jak wygląda internet w tych czasach. To większość tych rzeczy jest na pokaz, typowa pozerka. Na ręce zegarki po kilkaset tysięcy złotych, na szyi diamenty za kilkadziesiąt, może też set tysięcy złotych, a tutaj się okazuje, że w Urzędzie Skarbowym nie zapłacono. I to nie tylko Urząd Skarbowy, mam tu też dokumenty, gdzie wisi pewnym firmom, tam po 30 parę tysięcy, ale to spokojnie, to dopiero będzie... Słuchajcie, teczka leży, nie będę wszystkiego od razu się wystrzeliwać. Dlatego uważajcie na tych ludzi w internecie. Bardzo mi jest przykro, bo dostaję mnóstwo wiadomości od właśnie tak jakby ekipy, czy tam fanów mega Ferrariego, którzy mi piszą, że a kurwa Ferrari, to kim ty w ogóle jesteś? Cieszy się, że on ci dał walkę, to jest prawdziwa gwiazda. Słuchajcie, to nie jest prawdziwa gwiazda, to jest właśnie wymyślona gwiazda. To jest Natalia Janoszek, polskich freakfightów. On sobie całą karierę zmyślił, całe bogactwo sobie zmyślił. Tak naprawdę, jak widać...